postanowiłam nagrać tuż przed świętami dla Was filmy o najlepszych według nas, czyli według mnie i Edgara, książkach dla dzieci. I w sumie są to książki w naszej bibliotece. No z pewnością nie jest to jakieś super obiektywne, bo wszystkich książek nie mamy i nie ma takiej możliwości, bo byłoby to po prostu zbyt kosztowne, chociaż bardzo bym chciała mieć wszystko, co się wydaje, wszystko, co mi się podoba, bo nawet nie mam wszystkiego, co mi się podoba. Ale dzisiaj porozmawiamy o książkach, które u nas się sprawdziły, o naszych ulubionych książkach i z podziałem na wiek. Więc dzisiaj zaczynamy od kategorii 4-latka, właściwie to będzie 4+. Pierwsza książka. Gratka dla małego niejadka. Książka bardzo zwichrowana, już grzbiet u nas tutaj widać się odkleja. A jest to związane z tym, że była to niegdyś ulubiona książka Edgara. Właśnie kiedy miał 4 lata, czytaliśmy ją po kilka razy dziennie, a bardziej oglądaliśmy. Tak naprawdę jest to książka z przepisami. Z przepisami, które mogą spodobać się dzieciom. Jest pięknie ilustrowana przez Emilię Dziubak. O niej już Wam mówiłam, że ją najbardziej lubię z wszystkich ilustratorów. Nie wiem, coś może to jest, że tak coś spróbuję tutaj trochę poprzewracać stronę, żebyście mogli coś cokolwiek zobaczyć. Ale też się nie martwcie, jeżeli chcecie się jej lepiej przyjrzeć, to nagrałam szybką recenzję o tej książce, więc na pewno sobie ją możecie wyszukać. Oprócz samych przepisów są tutaj też jakieś takie krótkie historyjki, zabawy, labirynty dla dzieci, więc no, jest co robić i jest co obserwować. To pierwsza książka, myślę, że szczególnie by ją polecił Wam Edgar, bo ja szczerze mówiąc, mimo tego, że jest piękna, to miałam jej w pewnym momencie już dosyć. Naprawdę. Zresztą ogólnie, większość tych książek już znacie z poszczególnych filmów. Druga książka właściwie książki, bo mamy całą serię. Wesoły Ryjek. Nie tak dawno nagrywałam film, więc oczywiście też możecie sobie tam zajrzeć, jeżeli będziecie bardziej zainteresowani. Są to książki o, jak wskazuje tytuł, o wesołym ryjku, o prosiaczku i właściwie jest to jego życie codzienne, codzienne zabawy, przygody z rodzicami, ale są to książki napisane przez Wojciecha Widłaka, którego prawdopodobnie kojarzycie z Pana Kuleczki, więc pojawia się tu niesamowity dowcip i jest to autor, który w fajny sposób potrafi uchwycić psychikę dziecka, jego sposób wypowiadania się, jego myślenia i z tego wynika dużo też komizmu. Dobra, trzecia książka, jedna z pierwszych książek, o których nagrałam Wam filmy. Jest to Lato z Tiny. Książka absolutnie przepiękna, ilustrowana akwarelami. Cóż, obejrzyjcie odcinek może cały, jeżeli jesteście zainteresowani. Jest to dziewczynce, która spędza wakacje u dziadka, obserwuje morze, zbiera skarby. Bardzo taka spokojna książka i przyjemna, która daje możliwość przeżycia właśnie wakacji nad morzem. I pięknie jest tutaj uchwycona przyroda. Jest to też książka, którą Edgar czytał mając 4 latka. Myślę, że też super by się sprawdziła dla 5-latków. W sumie to i do tej pory, jako 6-latek chętnie czytam, więc nawet jak będziecie oglądali te filmy, to bierzcie pod uwagę, że to są książki od na przykład 4 lat, od danego wieku, ale to nie znaczy, że nie będą się podobały starszym dzieciom, no bo będą. Mi się podobają, zupełnie starszym dzieciom się podobają. Kolejna książka, a o tej Wam nie opowiadałam. To jest książka Astrid Lindgren, Ja nie chcę iść spać. Nie uważam, że wszystkie książki Astrid jakby są ok już dla 4-latków, ale ta jak najbardziej. Jest to o chłopcu, który nie lubi spać, nie chce spać i zawsze urządza awantury swojej mamie, kiedy musi iść spać i cały czas coś wymyśla, co jeszcze mógłby zrobić, żeby nie spać. No ale ma bardzo miłą sąsiadkę. W ogóle to jest motyw, który często się u Astrid pojawia, zauważyłam. W Lotcie jest też taka miła starsza pani, z którą dzieci się przyjaźnią. I ta sąsiadka pożycza mu swoje okulary, a okulary są niezwykłe, magiczne, bo dzięki nim ten chłopiec widzi, jak to wygląda u innych zwierzątek, jak one nie chcą spać, jak się kładą spać, co tam kombinują. I tutaj jest, się pojawia i w Króliczej Norze, i w Gawrze Niedźwiedzi. I jest to książka, którą Edgar też bardzo, bardzo chętnie czytał, do której często wracaliśmy i fajna była właśnie na dobranoc. A poza tym, moi drodzy, przepiękne ilustracje Ilon Wikland. Po prostu je uwielbiam. Są cudne. Dobra.
Kolejna książka, właściwie książki. I tutaj, szczerze mówiąc, znalazłam w naszej bibliotece z tej serii tylko te dwie książki. Wydawało mi się, że mamy ich więcej, ale bardzo możliwe, że wydawało mi się tak dlatego, że w pewnym momencie bardzo systematycznie z tej serii wypożyczaliśmy książki z biblioteki. To jest seria Onusi, P. Lindenbaum. Ogólnie mogę Wam dla czterolatków polecić wszystkie książki tej autorki. Mamy też na przykład Filip i Mama, która zapomniała. Są to książki, które u nas się sprawdzały. Robert wstał, także za chwilę wracam z Robertem. Dobra, to już wróciłam i teraz oczywiście w duecie będziemy tutaj z Robertem przedstawiać Wam książki. Skończyłam na Nusi. Mamy książkę Nusia się chowa oraz Nusia i wilki. Prócz tego jest wspaniała książka Nusia i baranie łby. No i jeszcze jest Nusia i bracia łosie, która już tak sobie mi się podobała. Więc jeżeli chcecie kupować książkę o Nusi, to może nie zaczynajcie o tej z łosiami. Cóż, Pia Lindenbaum ma fantastyczne wyczucie, jeżeli chodzi o psychikę dziecka. Rozumie jego nieśmiałość, zły humor. Świetna w analizowaniu tego, co dziecko czuje i potrafi opisywać też emocje dziecka, jego opis przeżyć wewnętrzny, z których czasami my sobie nie zdajemy sprawy. No i może znowu to zabrzmiało jakoś tam bardzo poważnie, ale są to książki, które podobają się dzieciom. Przynajmniej mojemu Edgarowi bardzo się podobały. Kolejna książka, też jedna z pierwszych, o której Wam już opowiadałam. Pieniek otwiera muzeum. Świetna książka o pieńku, który mieszka w lesie i który zbiera różne skarby. Książka z takim zacięciem ekologicznym o tym, co można robić z różnymi przedmiotami, jakie można przetwarzać, a może nawet można zrobić z tego jakieś dzieło sztuki, tak? Albo właśnie muzeum. Jest to książka bardzo ładna, z fajnym poczuciem humoru i to, co Edgarowi się bardzo podobało, to to, że jest tutaj dużo, dużo różnych przedmiotów, którymi można powiedzieć, że się bawił. To jest taka strona, o tutaj, gdzie sobie wyszukiwaliśmy, sobie zadawaliśmy zagadki. Znajdź koło, znajdź dzbanek, znajdź lampkę, znajdź gwoździk, znajdź rękawiczkę. I zawsze, kiedy czytaliśmy, tutaj się zatrzymywaliśmy, żeby trochę się pobawić i czytaliśmy dalej. Także Pieniek otwiera muzeum. Oczywiście odcinek jest nagrany, więc możecie, jeżeli chcecie wniknąć w temat i poznać tą książkę lepiej, no to wyszukiwarka i sprawdzamy. I ostatnie książki, a mówiłam o nich zupełnie ostatnio. Chyba ostatnie filmy były o Elmerze, co? Ostatnie filmy były o Elmerze. Elmer, słoń w kratkę, z bajecznymi, kolorowymi ilustracjami, z ważną tematyką. Książki, od których nie można oderwać wzroku. Możecie je kupić zarówno w takich tomach opowiadań, gdzie znajdują się cztery opowiadania, jak tutaj na przykład Elmer, słoń w kratkę, albo Elmer, wielka księga przygód. I teraz już widziałam, że ostatnio została wydana kolejna taka księga tego typu, zbiór opowiadań. I te książki też możecie kupować jako pojedyncze opowiadania. Ale wtedy Wam wychodzi to trochę drożej i nie wiem, czy warto, to sami musicie już zdecydować. To była pierwsza książka, od której zaczęliśmy i Edgar absolutnie w niej się zakochał, dlatego postanowiłam kupować też kolejne książki. I to tyle, jeżeli chodzi o czterolatki. Oczywiście wszystkie te książki możecie też sprezentować pięciolatkom. I sześciolatkom też by się spodobały. Dziękuję. I zapraszam na kolejny film. Będziemy rozmawiać o książkach idealnych według mnie dla pięciolatków. Już się spociłam. Mi się gorąco zrobiło od tej herbaty. Wezmę łyka jeszcze, żeby się dogrzać. Dobra, gadam głupoty.